Danke. Bitte. Troszkę. Witamy serdecznie. Dzisiaj opuściliśmy Wiedeń po to, żeby spotkać się z przyjaciółmi w Dolnej Austrii. Przy tej okazji pozdrawiamy wszystkich rodaków Dolnej Austrii i przede wszystkim pozdrawiamy tutaj jednego z organizatorów tego wydarzenia w Obergrafendorf. To jest dokładnie, tak jak powiedziałem, w Dolnej Austrii, region Mostviertel, ale o tym, co tutaj się dzieje, gdzie dokładnie jesteśmy, opowie Wam Michał Podolak. Witam Cię serdecznie. Gdzie jesteśmy i co tutaj się dzieje, Michał? Witam, dobry wieczór Marek, dobry wieczór serdeczni widzowie. My się znajdujemy tutaj w Obergrafendorf nad jeziorem Ebersdorfesee, to jest ładne jeziorko. Można spędzić tutaj ładny czas wypoczynkowy z rodzinką, naprawdę fajnie jest, polecam. My tutaj znajdujemy się w 7. dniu obozu harcerskim młodzieży z Ukrainy. Przyjechali tydzień temu autokarem z miejscowości Rivne, po polsku Równe. To jest jakieś 100-150 km od granicy polskiej. Na naszą inicjatywę oni przyjechali tutaj, spędzają ładny czas. Chcieliśmy im to umożliwić, żeby po prostu mieli parę dni poza krajem, gdzie właśnie jest wojna, żeby mogli po prostu parę dni bez codziennych komunikatów wojennych spędzić tutaj po prostu trochę inne życie w takiej sytuacji, jak mają na co dzień. Czyli taka odskocznia od tej codzienności, bo wcześniej opowiadałeś, że zawsze taki obóz był organizowany u nich w ojczyźnie, czyli w Ukrainie. Teraz po raz pierwszy są tutaj. Ale jak w ogóle powstała ta idea? Jak żeście doszli? Bo widzę tutaj też innych naszych rodaków, którzy mówią po polsku, mieszkają być może w tej samej miejscowości co ty, albo gdzieś tutaj w regionie. Ale jak narodziła się ta myśl? Bo z tego co wiem, to także organizowaliście wcześniej i organizujecie cały czas transporty na Ukrainę, pomagacie bardzo, że tak powiem, mocno. No i teraz to wydarzenie. Jak doszło do tego wydarzenia? Tak, masz rację, organizowaliśmy transporty, w sumie już dotarło ponad 130 ton darów na Ukrainę z naszej organizacji. W ostatnim czasie te dary trochę się zmniejszyły i powstają tak co jakiś czas, ale no powstają specjalne projekty, jak między innymi ten projekt. 3 tygodnie temu jeszcze pojawił się inny projekt, zebraliśmy krzesła i stoły z szkoły podstawowej we Frankenfels, w gminie Frankenfels, która właśnie wymieniała
meble szkolne i nas się zapytali, czy my po prostu chcemy je wziąć i na Ukrainę wysłać. Bardzo chętnie to wzięliśmy, bo mamy nadzieję, że niedługo wojna się skończy. Nawet jeżeli niedługo się skończy, znaczy skończy się później niż myślimy, mamy nadzieję, to będzie zapotrzebowanie później. I teraz właśnie pojawiają się takie projekty, tak jak ten. I oczywiście pomagamy ile możemy. My jesteśmy małą grupą, ale naprawdę staramy się jak najlepiej to podołać. Ten pomysł miał Paweł Pikuła, on tutaj mieszka w Obergrafendorfie, mój znajomy, kolega, przyjaciel. Miał ten pomysł, bo wiedział, że ta grupa harcerska co roku robi w Ukrainie, w kraju ojczystym jakieś zgrupowanie, obóz na parę dni i w tym roku niestety to nie jest możliwe, bo to jest bardzo duże ryzyko dla życia zrobić coś takiego i on zaproponował przywieźć ich tutaj do nas, żeby po prostu tutaj spędzili ładny czas i ja po chwili zastanowienia bardzo chętnie jego pomysł przyjąłem i staraliśmy się to jak najlepiej zorganizować. No właśnie, powiedziałeś mała grupa, bo widzę tam autokar, oni przyjechali autokarem, czyli zjednoczeni, namioty, wszystko super zorganizowane, ale powiedziałeś, z waszej strony była taka mała grupa. Czy możesz o waszym stowarzyszeniu, czy o osobach, które stoją za tym projektem, troszkę więcej opowiedzieć? No i oczywiście na końcu podziękujmy im za ten angażment, który włożyli, bo widzę tutaj z przodu czerwoną kuchnię polową, czyli zadbaliście też o jedzenie i o to, żeby no, te ich brzuszki były syte. Ogólnie widzę, że też wszyscy są zadowoleni, ale powróćmy do tej waszej grupy. Tak, nasza grupa. My zaczęliśmy zbierać końcem lutego, kiedy się rozpoczęła wojna. I to tak z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie po niemiecku Verein. We kwietniu zakończyliśmy wszelkie formalności. Jest nas pięciu. Przewodniczącym naszego Verein, to znaczy obmanem, jest Paweł Pikuła. Jego zastępcą jest jego żona Tamara. Rodziła na Ukrainie, jest z Pawłem w związku małżeńskim już od kilku lat i od 2017 roku są w Austrii. Dalej jest Violetta, ona mieszka w Purkesdorfie, Violetta Rührer się nazywa. Jest też Ludovico Taccoli, on się też bardzo angażuje, on ma tutaj przedsiębiorstwo drewniane, własną Tenemen. Nam bardzo pomaga. No i moja osoba. Jest nas pięciu, ale to nie jest tylko nasza grupa, która pomaga. Pomagają też przyjaciele, nasi rodzice, rodzina, właściwie cały region. Bo to, co tutaj nam się udało, to oczywiście inicjatywa była nasza, ale dużą część, albo powiedzmy największą część kosztów ponosiła gospodarka tutaj z regionu, gminy regionalne. I też osoby prywatne, które nam przelewały pieniądze na właśnie ten cel, żeby umożliwić tutaj ten obóz dla tych dzieci z kraju Ukrainy. Tak, to właśnie tak, drodzy widzowie, jest, że bez pieniędzy niestety nie da rady czegoś zorganizować i zrobić. Te pieniądze są potrzebne, ale na pewno stała jeszcze jedna osoba, której zapewne chciałbyś podziękować, a mianowicie burmistrz Obergrafendorf, bo myślę, że bez jego zielonego światła to wydarzenie nie doszłoby do skutku. Czy mieliście z nim kontakt osobisty? Jak żeście z nim nawiązali kontakt i jak doszło do tego, że to zielone światło się pojawiło? No i oczywiście wsparcie, no i te finanse. Oczywiście pan burmistrz, pan Bürgermeister Rainer Handelfinger z Obergrafendorfu, on to była pierwsza osoba, do której poszliśmy, no bo miejsce tutaj to jest, należy do gminy, więc gmina też musiała podać swoje zgodę, swoje ok dać. To była krótka sprawa, 3-4 minuty. Poszedliśmy, Paweł i ja poszedliśmy do burmistrza, przedstawiliśmy jemu pomysł i on od razu powiedział: super, robimy, kiedy? Dajcie mi datę. Oczywiście musieliśmy też wziąć uwagę na inne terminy, ale to nie był żaden problem, więc pan burmistrz Rainer Handelfinger, on już nawet od samego początku, od lutego był zaangażowany jako osoba prywatna w naszej inicjatywie, nie jako burmistrz, tylko osoba prywatna. On nam pomagał dzień i noc w pierwsze dni, jak pakowaliśmy dary, tak samo i tutaj. Niestety on jest burmistrzem tego miasta, tej miejscowości. Dzisiaj nie miał czasu, ma wiele innych spraw, terminów też, bo tak to by chętnie przyszedł. Michał, serdecznie Tobie dziękuję za te informacje, które przekazałeś naszym widzom.
Drodzy widzowie, jeszcze proszę Pawła, przewodniczącego tutaj właśnie tego stowarzyszenia, o którym Michał opowiadał. No i być może uda mi się jeszcze, jak to się mówi, przewodniczącą tej austriackiej, mówię, tej ukraińskiej grupy pozyskać przed kamerę. Teraz będę musiał wykorzystać moje umiejętności językowe, czyli jak zwykle ukraiński. Roxana, dobry wieczór. Skażę ty mienia, co ty działajesz, kto ty i co wy to działajecie? Добрий вечір. Я керівник групи, яка приїхала з України. І ми щороку проводимо табори в Україні, але зараз склалася така ситуація, що ми не можемо робити цього в Україні, тому що наш регіон, в якому ми проживаємо, межують з Білоруссю, і це дуже небезпечно проводити подібні табори в Україні. І ми попросили Павла, запитали, чи реально, щоб ми приїхали до них. Він сказав, завтра відзвонюся. Завтра відзвонився і сказав, що ми вас чекаємо. Супер. Скажіть мені, що ви робили ті всі дні, де ви то були тут, в Оберграфендорф? Ми мали мега насичену програму, тому що щодня ми їздили або в Відень, або на скалодром, або в аквапарк. Ми плавали в озері, ми ходили на екскурсії, ми мали свою частину пластової скаутської програми. Щовечора ми мали ватри, от ми мали такі традиційні українські забави, ми готували їжу. Все було просто прекрасно. Roxana, bardzo dziękuję. Alder, dziękuję pięknie, dziękuję bardzo ukraiński. Liebe Zuschauer, to nie jest łatwe po niemiecku, po polsku i po ukraińsku i jeszcze inne języki, ale to wszystko jest nieważne. Ważne jest, że jest bardzo fajna atmosfera, że powstały nowe przyjaźnie, że ta młodzież, którą widać za moimi plecami, te 10 dni mogła odpocząć i że będą na pewno tutaj ten region Obergrafendorf i naszych polskich przyjaciół wspominać, a może i te przyjaźnie zostaną. Teraz zostaje mi tylko jeszcze poszukać Pawła, którego też bym chciał pozyskać przed kamerę, tak żeby też on wam troszkę opowiedział, żyjąc tutaj w Obergrafendorf już od wielu lat, jak spędza czas, jak powstała idea tego stowarzyszenia, które właśnie tych młodych ludzi zaprosiło. Tak więc idę i zaraz go pozyskam przed kamerę, żebyście też od niego usłyszeli parę zdań. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia tutaj w Obergrafendorf, tak jak wam drodzy widzowie obiecałem, pozyskałem przed kamerę Pawła. Paweł jest przewodniczącym tej pięcioosobowej drużyny, tego pięcioosobowego stowarzyszenia, które jednakże, jak słyszeliście, tyle ton pomocy wysłała na Ukrainę, a także doprowadziła do tego, że dzisiaj tutaj ponad 60 młodych ludzi z Ukrainy mogło spędzić 10 dni. Paweł, witam cię serdecznie. Troszkę więcej. Jak doszło do tego? Wiem, że masz żonę Ukrainkę, wiem, że twoje serce po części też jest przy tych ludziach, którzy potrzebują tej pomocy. Słyszymy z tyłu, atmosfera jest rewelacyjna, ale jak żeś padł na ten pomysł to całe przedsięwzięcie zrealizować? To nie ja wpadłem, to moja żona generalnie obudziła się 24 lutego, jak się wojna zaczęła. To był bodajże czwartek, późna noc, o 4 rano. Usłyszała o tym, że wojna się zaczęła i generalnie doszła do tego, że do takiego pomysłu, że musimy gdzieś coś pomóc ze wszystkich sił, ze wszystkich możliwości, jakie tutaj mamy. Ja od razu zadzwoniłem do moich kolegów, do moich przyjaciół na Ukrainie, którzy mają tam żony, dzieci i tak dalej. Powiedziałem im, że w każdym przypadku nasze drzwi stoją otworem, jak to zawsze mówię, bo są zepsute. I generalnie mogą po prostu swoje małżonki, swoje dzieci do nas przysyłać, zajmiemy się nimi i po prostu otoczymy ich opieką w ten sposób. No i generalnie w sobotę rano żona, czekaliśmy na przyjazd już jednej rodziny, w sobotę rano żona do mnie powiedziała o 9, że ona już rozmawiała z burmistrzem, z Rainerem Handlingerem, burmistrzem Obergrafendorfu, Schöne Grüße Rainer, że będzie organizowana zbiórka żywności dla Ukrainy, prawda? Do niedzieli, do godziny 14 mieliśmy cały plac zawalony towarem, że tak powiem. Rainer zadzwonił do mnie, pytał, czy jeszcze zbieramy, czy nie. Ja mówię, że już to wystarczy, bo generalnie możemy mieć problem wewnętrzny, logistyczny, intern problem tak zwany, czyli no może niepotrzebnie po niemiecku. Będziemy mieć wewnętrzny problem to, żeby to gdzieś składować i tak dalej.
sortować dalej. Więc trzymaliśmy się. Z tego wyszła cała jedna wielka ciężarówka. W nocy, w niedzielę, żeśmy już byli spakowani na 5 samochodów, 5 busów pojechało, jeden z przyczepą do Polski. Tam jest nasza baza DB Schenker. Pozdrawiam panią Małgosię Gruszkowską z tego miejsca, szefową operacji lądowych DB Schenker w Krakowie. Ona nam bardzo dużo pomogła tam. Zostaliśmy rozładowani w nocy gdzieś o 2, o 5.13 była pierwsza ciężarówka załadowana, z czego o godzinie chyba 2 albo 1 była już druga gotowa do wyjazdu. Także parę dni po rozpoczęciu wojny musimy myśleć o tym, że to było 5 czy 6 dni. Zasadniczo myśmy już byli na miejscu z pomocą humanitarną. Ta wasza pomoc trafia, ale pod konkretne adresy, czyli powiedziałeś o waszych przyjacielach, po 43 latach też ja mam troszkę problem z językiem, ale to zostawiamy, bo najważniejsza jest ta wasza pomoc. Czyli tych ciężarówek już było kilka z tego, co słyszałem. Było 9, było łącznie 122 tony, ponad 122 tony, bo tego to tak nie można traktować. Wszystkie deklaracje, które są pisane na granicy, to jest 1,3 euro za kilogram, ale to możemy spokojnie dołożyć. Ja uważam, że gdzieś wysłaliśmy, jako tutaj gmina Obergrafendorf, Pielachtal, łącznie ponad 300 tysięcy euro spokojnie poszło i zasiliło pomocą humanitarną Ukrainę. No, możliwe, że to nie ważne i nieistotne w tym momencie, żeby to przekładać gdzieś tam na pieniądze, ale uważam, że warto to powiedzieć, bo to są ogromne kwoty, to zrobiło zasadniczo kilkanaście czy kilkadziesiąt ludzi tutaj z Pielachtalu, z Obergrafendorfu, którzy zgodzili się na to i hucznie przystąpili do tego, żeby nas wesprzeć, żeby być z nami w tym czasie. Zrobili kawał dobrej roboty, zawsze będę mówił, że tu nie ma szefów, są tylko praktykanci i reszta zasadniczo to naprawdę team arbeit i inaczej tego nie widzę. Paweł, właściwie Michał wszystko już powiedział, co chciałem przekazać moim widzom, ale taki przekaz do naszych rodaków, bo wiem, że ta pomoc trochę słabnie. Ludzie są zmęczeni, są różne sytuacje, widzimy też różne reportaże i relacje w gazetach. Taki przekaz, bo żyjesz na co dzień z Ukrainą, żyjesz z kobietą, która z tego kraju się wywodzi, gdzie na pewno ją to bardzo trafiło, jej serce i przede wszystkim rodzinę i przyjaciół. Taki przekaz do naszych rodaków, żeby jednak pomagali. Ja wiem, że teraz ceny na przykład w Austrii idą do góry, bo to, co się dzieje z dieslem, to, co się dzieje z paliwem zasadniczo, to jest jeden wielki dramat. To jest, nie będę tu wnikał w politykę i całą resztę. Wiem, że ludziom żyje się coraz ciężej, ale powiem w ten sposób, inni mają gorzej. Dzisiaj Winnica została zbombardowana o godzinie 12. Widziałem film o godzinie 9 czy 10 rano, gdzie matka idzie z jednym dzieckiem, dwuletnim, dziecko pcha wózek, a o godzinie 12.30 to dziecko już po prostu leży martwe. Nie? Także musimy się skupić na tym, żeby pomagać. Co możemy, to róbmy. Paweł, serdecznie Tobie dziękuję. Dziękuję, że także się zaangażował w tą całą akcję. Drodzy widzowie, jak słyszeliście, te ludzkie tragedie są. One są daleko. One są na ekranie telewizora. Oglądamy je z ciepłego pomieszczenia, wiedząc, że diesel czy paliwo poszło w górę, ale te małe datki, te 10 euro nikogo nie zbawi. Tak więc pomagajmy tym kobietom i tym dzieciom. Nie rozmawiajmy na temat innych rzeczy, na temat polityki. Zostawmy to u boku. Drodzy widzowie, to by było dzisiaj na tyle z Obergrafendorfu. Ja myślę, że z Pawłem i tak się jeszcze spotkamy, bo jak widzieliście i zauważyliście, dysponuje ciekawymi informacjami, informacjami szokującymi, informacjami z życia wzięte. Dlatego już niebawem postaram się tutaj wrócić i z nim przeprowadzić trochę obszerniejszy wywiad. A dzisiaj, jak zwykle dla Was z Dolnej Austrii, Marek osobiście.